8 stycznia wspominamy świętego Piotra Tomasza, biskupa. Piotr Tomasz urodził się około 1305 roku w Gaskonii we Francji. W wieku 21 lat wstąpił do karmelitów. W 1345 roku został wybrany prokuratorem generalnym do sądu papieskiego w Awinionie. Przebywając w tym mieście, będącym wówczas miejscem pobytu papieży, zasłynął swoją elokwencją i głoszonymi kazaniami. Mianowany został legatem papieskim do Genui, Mediolanu i Wenecji. Zabiegał o jedność z chrześcijańskimi kościołami wschodnimi. W roku 1354 został mianowany biskupem Patti i Lipari, 5 lat później biskupem Korony. W roku 1363 został arcybiskupem Kandii na Krecie, a rok później patriarchą tytularnym Konstantynopola. Na prośbę papieża Urbana V odbył podróż do Serbii, na Węgry i do Konstantynopola, próbując zorganizować krucjatę przeciwko Turkom. Wziął udział w ataku na Aleksandrię w 1365 roku, w czasie którego został poważnie ranny. Kilka miesięcy później, 6 stycznia 1366 roku, zmarł z powodu odniesionych obrażeń w Famagoście na Cyprze. Jego kult zatwierdził papież Urban VIII w roku 1608. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie świętego Piotra Tomasza, biskupa, który słowem i przykładem przyczyniał się do dobra wiernych. Spraw, abyśmy doznawali skutków jego wstawiennictwa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.